Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Kukman, a to jest pokaz Steam Decka w wersji retro, że tak powiem. Było już bardzo dużo recenzji, bo to już jest dosyć leciwy sprzęt, już się pojawili godni konkurenci. Ja kupiłem Steam Decka z dyskiem 1 TB w przystępnej cenie, dlatego się zdecydowałem na niego kupić. Zdecydowałem się na jego zakup. Nakleiłem sobie folię matową, żebym nie widział odblasków, dlatego nie widzicie żadnego odblasku. Ogólnie w bardzo dobrym stanie ten Steam Deck mi przyszedł, jestem bardzo zadowolony. Ci, co nie wiedzą, co to jest przenośna konsola od firmy Valve, od Steama. Zamysł był taki, żeby uruchamiać na tym gry ze Steama. Ja mam, oczywiście mam zainstalowanego dalej Steam OS. Powrzucałem sobie dosyć sporo gierek. Posprawdzałem, jestem mile zaskoczony, bo gierki, które są obsługiwane natywnie przez... Czekajcie, skreślimy światło. Będzie lepiej widać. Powinno po chwili złapać lepiej. Gierki, które są obsługiwane z góry, że działają bardzo dobrze, mają taki zielony znaczek. A czy gierki, które nie wiadomo jak będą działać, albo są jakieś komplikacje, mają... źle mówię, wiadomo jak będą działać, mają dodatkowe informacje. Alien albo nie. O, tutaj są informacje o grze i szczegóły. I tutaj można sobie przeczytać, jest tylko jedno, ta gra czasami wyświetla ikony myszy, klawiatury lub kontrola innego niż ten Steam Decka. Niektóre gierki mają więcej takich informacji, na przykład przy Aliens Colonial Marines. Mamy tutaj pierwsza konfiguracja tej gry lub jej program uruchamiający wymaga użycia ekranu dotykowego. Ta gra czasami wyświetla ikony myszy. Wprowadzenie tekstu wymaga ręcznego wywoływania klawiatury ekranowej. Ta gra ma nieznaczne problemy graficzne wyświetlania na Steam Decku. O co chodzi z tą klawiaturą? Wciska się ten przycisk i tutaj się znajduje... podczas gry jest widoczny, teraz nie widzę go, żeby się uruchomił klawiatura ekranowa. Musiałem drugi raz nagrywać ten materiał, bo za pierwszym razem coś mi mikrofon strasznie fiksował i był czasami dźwięk, a czasami nie. To będzie o, nagroda Steam Decka, masz nieodebrane nagrody. Więc posprawdzałem sobie tych gierek trochę, powgrywałem gierki, które nie miałem czasu skończyć na komputerze, jak na przykład Iconicum Forever, Dead Space 3, Dark Messiah, bardzo chciałem sobie pograć, nie wiem czy w to będę grał, nie, bo tam jest problem akurat Dark Messiah, jest problem ze sterowaniem, coś się dzieje dziwnego z gałkami analogowymi, ale na przykład Half-Life zawsze chciałem skończyć i nigdy nie skończyłem, czy tak samo na początku mam tą... Tutaj jest Black Mesa. Castlevania na przykład bardzo ładnie działa na nim. Cyberpunk, dziwo, działa całkiem przyzwoicie, oczywiście w niskich detalach, ale działa całkiem przyzwoicie. Mass Effect Andromeda, Legendary Collection działają bardzo ładnie. Ale tutaj mamy już na przykład Legacy of Kain, Defiance i jest taki znaczek, kółeczko przekreślone. W momencie, kiedy sobie wejdziemy, informacje o grze, to tutaj szczegóły. Zgodność ze Steam Deckiem. Testy zgodności Twojej gry ze Steam Deckiem wykazały, że status tej gry to nieobsługiwana. Część lub całość tej gry obecnie nie działa na Steam Decku. I nie zgadzam się z tym. Działa. Trzeba się troszkę namęczyć, bo niektóre okna się wyświetlają przy pierwszym uruchomieniu w dziwnej rozdzielczości. Trzeba się trochę pomęczyć, ale ono działa normalnie. Więc tak to wygląda. I tak samo jest, jakąś tam jeszcze jedną grę miałem, taką właśnie, która był problem, nie? Ogólnie Steam Deck ma fajnie, bo w momencie, kiedy sobie uruchomimy jakąś grę, sprawdźmy tego Legacy of Kaina. Ja wam pokażę go. Tak, widzicie, tutaj pokazuje, że tutaj będzie na tym touchpadzie po prawej stronie będzie myszka, po lewej też mamy touchpada i to bardzo fajnie niektórzy wykorzystują. Oczywiście Valve, tu przyciszymy troszkę, Valve nie robi konfiguracji do gier. Oczywiście do tych popularnych może coś tam stworzyli, ale te większość popularnych działa bez większego problemu. I teraz patrzcie.
Mi tutaj krzyżak nie działa, analog nie działa. Mogę sobie dać continue game. O, czekajcie. To... O. I gra się uruchamia. Wam się nie uruchomi. Musicie coś innego zrobić na początek. O, widzicie, już mi analog tutaj ładnie działa. Przyciski, skoki i tak dalej. Wszystko działa. W momencie, kiedy uruchomicie, teraz nie pamiętam, czy ten przycisk, nie, ten przycisk lewy, czyli Steam, i wejdziecie sobie w ustawienia kontrolera, to jest moje ustawienie, na których ja gram, i one są stworzone przez Ocelota. Możecie sobie wejść w ustawienia kontrolera i tutaj można sobie wejść w układy. Ja mam, i tu są układy szablonowe, które tam można, jak gra jakaś całkowicie nie obsługuje, to można ustawić, że jeżeli jest na wsadzie i na myszce, to nawet całkiem nieźle to działa, tylko później trzeba dostosować przyciski odnośnie na skoku czy coś takiego. Ale można też sobie wejść w układy społeczności. I układ społeczności tutaj mam właśnie Ocelota i tu są też inne Ocelota. Czasami tego jest więcej, jak jest gra popularna, to jest więcej, czasami jest mniej. Na przykład do Wiedźmina jedynki też jest niby nieobsługiwane, ale do Wiedźmina jedynki na przykład działają układy społeczności, które były tworzone dla kontrolera Steam Controller. To był ten dodawany do Steam Machine. On miał też dwa gładziki, miał gałkę analogową, miał dwie gałki, czy jedną, teraz nie. Dwie gałki chyba miał analogowe. Nie, miał jedną gałkę analogową, dwa gładziki i przyciski standardowe. I to ludzie przerabiają. I działa to na Steam Decku i bardzo fajnie, bo przez to, że Valve wprowadził tego Steam Machine, to oni zrobili w taki sposób, tutaj na przykład patrzcie, że ja tym też mogę sobie chodzić, chociaż niewygodnie się tym chodzi. O, do góry nie działa, do dołu działa, do góry nie działa. Ale oni robią w taki sposób, że na tym kółeczku pojawia się dodatkowy menu nie z gry i na przykład w Wiedźminie jedynce są pod tym, na tym kółeczku można sobie wybierać czary, więc taki bajer robią. Widzicie, działa normalnie, można sobie w niego grać, chociaż gra oficjalnie, tam widzieliście komunikat, że jest nieobsługiwana. Oczywiście przyciski tutaj akurat się nazywają w inny sposób, action i tak dalej. Teraz nie pamiętam, czym się stało. Tym się rzuca. O, zginęli obie. Ale po prostu trzeba sprawdzić sobie konfigurację, jaka jest stworzona konfiguracja. Tutaj większość, mówię, działa. I te stare gierki działają bardzo ładnie. Dobra, wyjdziemy sobie z tej gry. I to samo się tyczy. Na przykład mam tutaj znienawidzoną grę z serii Tomb Raider, czyli Angel of Darkness, i też jest konfiguracja stworzona i da się działać. Co jest dziwne, bo wydawało mi się, że na PC-cie ona ma standardową obsługę kontrolera, tutaj jak zainstalowałem, to nie ma i po prostu musiałem ściągnąć sobie jakąś tam konfigurację. No ale cały bajer polega na tym, w tym odcinku, że nie będę Wam pokazywał kolejnych gier już uruchamianych na SteamOS-ie, tylko Batocerę. Batocerę instaluje się w bardzo podobny sposób jak na wszystkich sprzętach. Ja mam tutaj od spodu jest, zapalimy sobie światło znowu, żeby lepiej było widać. Od spodu jest slot na karty microSD. Ja mam tutaj wsadzoną kartę 1 GB. 1 terabajt, pardon, 1 terabajt. Ona jest strasznie wolna i ja ją zmienię sobie, bo myślałem, że będzie fajnie działać, ale niestety już zauważyłem, że są problemy z tą kartą. I w momencie, kiedy ją w ten sposób wsadzicie, no to trzeba wyłączyć Steam Decka. Instaluje się Batocerę w taki sam sposób jak na Raspberry Pi, jak na PC. Po prostu wsadzamy do czytnika, ściągamy odpowiedni obraz, używamy programu Balena Iter albo Raspberry Pi Imager i instalujemy ten obraz na karcie microSD. Wyłącz. W momencie, kiedy już zainstalujecie sobie, wsadzacie w slot, wyłączacie Steama w obecnej kolejności. Widzieliście, że ja teraz wsadziłem wcześniej. I teraz trzeba zrobić bota z karty. Żeby zrobić bota z karty pierwszego, wyłączył się. To trzeba wcisnąć przycisk
minus, czyli od głośności, i dwa razy kliknąć zasilanie, nie puszczając tego minusa. Z tym sobie tak pipnął, cały czas trzymamy minus i pojawia się bot manager. Wczoraj z jakichś powodów wyskoczyło mi tutaj nawet 6. Na dzień dobry może Wam wyskoczyć tylko 2. Widzicie, że jest SteamOS na drugim miejscu, BatoCera jest na pierwszym. Problem polega na tym, że jak już uruchomicie tą BatoCerę, to za każdym razem jak będziecie uruchamiać Steam Decka, to będzie się uruchamiała BatoCera. Jeżeli będziecie chcieli uruchomić SteamOS, to musicie uruchomić to menu, wybrać SteamOS i wtedy normalnie będzie działać. Możecie tutaj już krzyżaka używać. Sobie uruchomimy BatoCerę, wciśniemy A, widzicie, botuje się BatoCera. Jest tutaj, zainstalowałem BatoCerę już 40. I działa ona naprawdę całkiem nieźle. Posprawdzałem trochę platform. Niektóre platformy niestety się wieszają. Nie wszystko działa idealnie, ale dużo jest featureów takich nietypowych. Jestem mile zaskoczony. I widzicie, że normalnie działa. Jednym z ciekawszych z funkcji jest to, że tutaj mamy tą głośność całą z góry, z dołu, i ona tutaj działa normalnie. Jak podłączycie kontroler jakiś do BatoCery, to prawą gałką analogową się daje głośność i się cisza. Tutaj jest to zrobione na przyciskach, czyli ta prawa gałka jakby nie jest odpowiedzialna za to, więc to jest bajer. W momencie, kiedy sobie teraz wejdziemy w start ustawienia, kurde, telepię kablem, sorry, muszę przełożyć ten kabel inaczej. Musiałem zmienić mikrofon na kablowy, bo coś mój bezprzewodowy zaczął fiksować. W momencie, kiedy sobie wejdziemy w ustawienia systemowe, to widzicie, o, tutaj mamy BatoCerę 40, mamy użycie dysku, spróbujemy zrobić zooma, o Jezu, dobra, BatoCerę 40, dysk, czyli ta moja karta pamięci 930 GB, użycie dysku systemowego, nieważne, mamy Jupitera, Linux 6, 9, 10, procesor jest AMD Custom APU i tak dalej. Nie wyświetla rdzeni, o dziwo, bo po aktualizacji na komputerze, który nie wiem, czy Wam już pokazałem, czy dopiero Wam pokażę, normalnie mi zaczęło wyświetlać na tamtym też. I mamy rozdzielczość 1280x800, to jest natywna rozdzielczość Steam Decka i większość gier ja wolę uruchamiać w tej rozdzielczości. Mamy pamięć RAM 14800, czyli 16 giga, nie? Większość gier ja ustawiam sobie w taki sposób, żeby te gry działały jednak w tej natywnej rozdzielczości. Przykładowo wejdziemy sobie w tego Dreamcasta, bo to jest niezawodna konsola Detora Live, i w momencie, kiedy przytrzymamy zaawansowane opcje, to ja sobie go poustawiam w taki sposób, że chcę mieć 16:9, chociaż to nie jest poprawne, bo ten ekran nie jest 16:9, tylko to jest 16:8, ale tutaj takiego nie ma, czy 16:9, 16:10, zaraz zobaczymy, może ja mam te źle ustawione. 1280x800, 16:10, mi się menu wcisnęło takie nietypowe, dobra, sam nie mi to, jeszcze F11 wcisnę. 1800x200 WXGA to jest rozdzielczość i to jest 16:10, a nie na 9. Mamy 16:10? Mamy 16:10. To ja powinienem mieć tutaj ustawione 16:10 i wtedy będzie poprawnie wyświetlał obraz na ekranie tutaj na tym. Dekoracje mam wyłączone, ale teraz w tym momencie włączymy, żeby Wam pokazać hands up wydajność i poziom wibracji. Tutaj nie mam nic, tu mam rozdzielczość renderowania. Ja mam ustawioną na 1280x960. Można śmiało zwiększyć, ale nie ma sensu. Na takim małym ekranie nie ma sensu zwiększać rozdzielczości, więc ja wszystkie gierki, wszystkie emulatory, które próbuję tam cokolwiek na nich robić, to sobie ustawiam tą natywną rozdzielczość.
Oczywiście tam to będzie wyglądało, jakbyście dodatkowy jakiś tam filtr włączyli, ale lepiej jest rozdzielczość renderowania, jeżeli chcecie mieć bardzo wygłodzoną grafikę, to lepiej jest rozdzielczość ustawić sobie właśnie na natywną i się pobawić tutaj tymi różnymi filtrami i tak dalej, nie? Dodatkowo mam włączonego tutaj haka szerokoekranowego i haka szerokoekranowego wadliwego. Ten jest priorytetowy, więc i tak wymusza ten priorytetowy. Chyba wystarczy ten pierwszy włączyć, ale ja mam włączone oba i API grafiki możecie sobie ustawić albo na Vulkan, albo na OpenGL, albo na GL Core. Ja mam auto, nawet nie wiem, który jest w auto i działa to dobrze. Uruchomimy sobie to Detora Live, żeby wam pokazać. O, pojawia się ekranik z użyciem pamięci RAM, GPU i CPU. I CPU na razie nie wyświetla mi, nie wiem, jakaś wada jest w tej batoce, że muszą jakąś łatkę wypuścić, bo to jest kolejny sprzęt, na którym mi temperatury procesora nie pokazuje. I teraz widzicie, że działa to w 60 klatkach na sekundę, bez większego problemu. Ale szczerze, 16 na 10 to tak mi tak średnio wygląda. Ale może się mylę, może tak ma być. Nie wiem, czy przez to, że... A, i wychodzi się tymi dwoma przyciskami z góry. Wciskamy tak jakby select i start. Czekajcie, zaraz coś zrobimy. O, teraz mi się... Czasami się przywiesza. Nie działa mi kontroler teraz z jakichś powodów. Poczekajmy chwilę. O, teraz zaczął działać. Dobra. To jest, mimo wszystko, to jest druga wersja chyba, która wyszła na Steam Decka. Pierwsza była 39 albo 38, teraz nie pamiętam. I niektóre rzeczy mogą być jeszcze niedopracowane. Wejdziemy sobie jeszcze raz to ustawienia, bo mi się wydaje, że jednak na 16 na 9 wyglądało to lepiej. No właśnie, bo na tamtym chyba mi nie wyskoczył ten hak szerokoekranowy. Teraz widzę, że są dodatkowe pasy z góry i z dołu. Chyba na formacie 16 na 10 nie działa hak. No, mamy większe paski z góry, z dołu, ale przynajmniej hak działa, nie? Podczas gry są też, no. Ale przynajmniej teraz normalnie gra wygląda. Proporcje postaci są właściwe. Nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, jak zapalę światło jeszcze raz. To jest dodatkowa ramka, o tutaj przelicznik, widać, czyli jest taki paseczek z 5 mm, jest paseczek. Ale przynajmniej proporcje gry są właściwe, bo tam, mówię, na poprzednim wydawało mi się właśnie, że troszkę są te postacie za grube. Dobra, wychodzimy, tu się animacja w 4x3 uruchamia, więc znowu poczekamy sobie. Ja w tym czasie sobie omówię, odłożymy go na bok, co jeszcze dokupiłem do Steam Decka. W standardzie dostałem Steam Decka, dostałem w potężnym tym etui. Mam w środku taką wyściółkę fajną, oddalenie zrobimy, czekajcie. O, w środku jest wyściółka, sztywne to jest, bardzo fajne etui. I z tyłu mamy taką jakby dziurę, ja w tej dziurze zazwyczaj trzymam zasilacz, bo dostałem do niego zasilacz. Nie mam pojęcia, czy on jest oryginalny, czy nie. Nigdzie tutaj nie jest napisane, czy to jest oryginalne. Musiałbym sprawdzić, jak wygląda w internecie, jak wygląda zasilacz oryginalny. Dodatkowo dokupiłem sobie najtańszą stację dokującą do Steam Decka. Już działa? Nie, jeszcze nie działa. O. Tak jakby jeszcze raz musiałem wcisnąć te dwa przyciski z góry i wtedy zaczyna działać. Nie wiem, dlaczego tak jest. Kupiłem sobie stację dokującą, już mam podpięte zasilanie. To wygląda w ten sposób. Mamy trzy porty USB 3.0, wyjście HDMI na wejście na prąd i kabelek w
taki sposób. Niestety to nie jest Nintendo Switch, tutaj nic nie ma, to jest guma i z tej strony też jest guma i od wewnątrz też jest guma, czyli teoretycznie nie powinno się porysować Steam Decka w momencie, kiedy go wsadzicie w ten sposób. I żeby działało, no to czekajcie, podłączymy sobie zasilanie najpierw i wypniemy sobie Steam Decka w ten sposób i włączymy. I o, dotyk też działa na batocerze, trzeba uważać. I teraz już się ładuje i działa to. Teoretycznie możecie sobie wziąć pada, podpiąć go pod USB. Podepniemy sobie pada pod USB z tyłu. To jest mój adapter 8 bit do. Podłączymy sobie mojego pada. I już działa. Ciekawostką jest to, że tutaj widzicie na ekranie pojawiły się dwie ikonki, czyli tak są jakby dwa kontrole podpięte, ale 8 bit do teraz jest jako ten pierwszy, nie? Tym drugim też można sterować, ale gry jak uruchamiacie, to ten będzie dodatkowy, ten będzie pierwszy. No i można sobie pograć na przykład w samolocie, nie? Ale w momencie, kiedy wepniecie kabelek HDMI do tego, kurde, sorry, trąciłem znowu. Podpinamy z tyłu kabelek HDMI, ja mam go podpiętego do Avermedi, to nagle pyk i zniknął obraz. Ja teraz uruchomię na moim komputerze Avermedię, żeby wam pokazać, co się pojawia na Avermedii. Bo tutaj teoretycznie można sobie przełączać, dalej mamy platformy, wszystko fajnie jest. Możemy sobie teoretycznie wejść do gry i niby uruchomić i dźwięk będzie sobie leciał, ale obrazu nie będzie. Wejdziemy sobie w tego Dreamcasta i teraz spróbujemy zrobić to, co robiłem wcześniej. Gdzie ten Dreamcast jest? Jest tutaj Dreamcast. Ja sobie przyniosę go bliżej, żebyście mogli zobaczyć to. Musi być zasilanie, a ten kabel mam trochę za krótki. O. I odepniemy sobie telefon. I teraz widzicie, że tutaj mamy to Neo Geo, a na ekranie, tutaj damy na pełny ekran, mamy też Neo Geo. W momencie, kiedy sobie wejdziemy w kategorię, to tutaj się wyświetlają w taki sposób gry, a tutaj w taki sposób gry. W momencie, kiedy sobie teraz wejdziemy w Dreamcasta i znowu to Detora Live, to tutaj zostaje to logo, a na tym się uruchamia Dreamcast. O, w taki sposób będzie to widać. Przyspieszymy. Fajne. Jak słyszycie, dźwięk wydobywa się ze Steam Decka, nie przechodzi mi do Avermedi na razie, ale zaraz wam pokażę, w jaki sposób po prostu przełączyć, żeby był dźwięk na Avermedi. No i strasznie mi się zaczęła ścinać ta Avermedia. Nie wiem dlaczego. Widzicie, nie, może nie widzicie, 60, o, zrobimy zooma. Niby jest 60 klatek i tak dalej, a na Avermedii strasznie się ścina. Ja sobie przełączam sygnał, żeby pas true było na Avermedii i wtedy jest w miarę. Nie wiem, coś się dzieje albo z centralem, albo nie wiem z czym. Ale nie mogę się zmusić do zmiany programu, więc... No dobra, ja zaraz podłączę sobie drugi mikrofon, podlepnę się pod komputer i pokażę wam, jak te wszystkie systemy na tym Steam Decku działają. Tyle mojego gadania z mojego iPhone'a. Dobra, już jesteśmy na graberze, czyli na Steam Decku podłączonym do stacji dokującej i poszedłem kablem HDMI do grabera. Ja musiałem przestawić, bo mi się, kurde, już chyba nie wiem, który raz nagrywam to, ale no... z dziwnych przyczyn zawsze coś jest nie tak, więc mamy 30 klatek na sekundę. Już zmieniłem dźwięk, już wam pokazuję, gdzie to tutaj w audio, czyli w standardzie, jak jest na auto, to podłączycie do stacji dokującej, dźwięk dalej będzie leciał ze Steam Decka, trzeba przełączyć się na audio z HDMI i wtedy macie dźwięk już na telewizorze, czy do czego tam podepniecie sobie. W momencie, kiedy go odepniecie i będziecie chcieli wymusić, żeby się z powrotem dźwięk pojawił na Steam Decku, to trzeba przejść tutaj na tą opcję na Pro 1.
Na Pro nie wiem dlaczego nie działa, na Pro 1 działa ten dźwięk ze Steam Decka. Na auto jak przełączycie, to dopiero po ponownym uruchomieniu Wam się pojawi dźwięk na Steam Decku. Ale jeżeli będziecie chcieli sobie tak przełączać, trochę pograć w Portable, trochę pograć na telewizorze, no to tutaj trzeba ręcznie przestawić. Czyli Pro 1 to jest Steam Deck, a HDMI to jest wyjście HDMI. Dobra, przejdziemy sobie, miałem Wam pokazać jeszcze ustawienia systemowe. Mamy Batocerę 40, mamy tu moją kartę 1 TB i mamy AMD Custom APU 0405, czyli to jest procesor, nie wyświetla ile ma rdzeni, ile ma wątków. Na dole widzicie, że Vulkan Drive, czyli wychwytuje też, że jest karta graficzna i obraz się wyświetla 1920x1080, bo standardowo jest podpięty teraz do takiego odbiornika. Ale ja będę wymuszał na grach, żeby nie renderowały się w takiej rozdzielczości, tylko w takiej jak na mniej więcej takiej rozdzielczości, jaką ma ekran Steam Decka, czyli 1280x800, tutaj jest troszkę więcej, na 960x2x ustawione. I do tego, jeżeli są te haki szeroko ekranowe, to będziemy uruchamiać. I z tego względu też jest 16:9, bo nas 16:10 nie uruchamiają się te haki, nie wiem dlaczego. No jeszcze raz sprawdzimy sobie tutaj na tym na ekranie. Zaraz zobaczymy. Ale wydaje mi się tak, nie aktywował się ten hak. I śmiesznie się przy takim formacie się nie daje teraz na pełny ekran. 16:9. Można ustawić tam teoretycznie na auto i tak dalej, ale to różnie z różnymi platformami jest. Na niektórych to działa, że się daje automatycznie na 16:9, a na niektórych nie działa. No, uruchomimy sobie to Detro Live, żeby Wam pokazać, jak działa. Zaczniemy od Segi, skończymy na Nintendo. Widzicie, że płynność jest... Nie uda mi się go chyba wyrzucić, a nie, udało mi się. Z nim jest trudno go wyrzucić przez okno. I teraz jak się uruchomi animacja pomiędzy pierwszą a drugą prawą, akurat dla Kasumi, to zobaczycie, że się włączy na 4:3. A nie, patrzcie, ale nie, poczekajmy jeszcze kawałek. Kurde, o nie, jest. Przez chwilę jak się zmienia scena, to robi się 4:3 i później się rozszerza, nie? To i tak poprawili, bo kiedyś te wstawki były renderowane jednak 4:3. Teoretycznie Steam Deck może służyć jako Dreamcast Portable. Chyba będzie taniej niż jakbyście chcieli kupić na AliExpress, co sprzedają z GDM-u niby Dreamcast Portable. Tamte ładnie wyglądają, bo przypominają Dreamcasta. No ale... Dobra, czyli tak działa Dreamcast. Bardzo fajnie działa Dreamcast. I bardzo fajnie działają Naomi 2. Model 3 też działa całkiem przyzwoicie. Oczywiście Sega 32X też działa. Jeżeli chodzi o model AM2, to te gierki ja mam problem, bo one się uruchamiają, ale sterowanie kompletnie nie działa. Nie wiem, czy po prostu pad nie działa. Nie wiem dlaczego. Sprawdzałem, bo tutaj chyba nie ma, zaraz zobaczymy, bo z Sega Rally miałem taki problem, nie ma. Nie ma tutaj w ogóle żadnego innego emulatora i z jakichś powodów mój pad nie chce działać na tym, nie wiem dlaczego. Sega CD działa normalnie i oczywiście te starsze konsole też. No to przejdźmy sobie, model 2, czekajcie, model 2 działa bardzo fajnie. Ważne jest, że na przykład jeżeli chcecie zagrać sobie Daytona USA 2, to tutaj trzeba znaleźć sobie hak szerokoekranowy, działa. Wyświetlanie obrazu tu chyba nie ma, żeby było tryb wideo, nie ma. Dekoracje możemy spróbować włączyć, bo ja nigdy nie włączałem tego tutaj, niestandardowe. Hak szeroko OK, wibracje, auto, czułość sterowania, silnik, renderowanie i tutaj jest opcja nowoczesne sterowanie pedałami, czyli żeby używać L2, R2 to jest co? L1, R1 lub
prawego drążka, góra, dół, do sterowania zmieniamy biegów. No, czyli to jest zmienione, bo w standardzie jak uruchomicie i nie przełączycie tego, to prawą gałką analogową chyba się daje gazu, czy w lewej jest do góry, bo jest namieszane. I to w każdej praktycznie grze, która była robiona na tych automatach, co były robione kokpity całe. O, tutaj inny ten jest. To ciekawe. Hands up. Po lewej stronie macie 60 klatek. Zużycie procesora 7% GPU. Fajnie. I wykres. No i dobra. Weźmiemy sobie trasę beginner. Weźmy sobie normala. Zazwyczaj biorę na easy, ale i auto. Nie chce mi się zmieniać biegów. Pedałem gazu się tutaj zatwierdza, czyli w tym przypadku już R2, nie? I to wygląda naprawdę fajnie. I działa naprawdę fajnie. Jedziemy. Trochę cicho. Nie wiem dlaczego, ja to postaram się zniwelować, ale jest cicho emulator. Tak samo emulator Xboxa w dziwatny sposób działa, że jest ten, że jest cicho. Jest taka gra na Dreamcastie F355 Challenge, czyli Ferrari. I tam, kurde, jak mi się udało wygrać pierwszy wyścig na okrągłej trasie, jak ja byłem dumny z siebie, że się udało. No i na tym się skończyła moja przygoda z tą samochodówką. Po prostu bez kierownicy tam się bardzo ciężko gra. A ja tutaj dostaję w ciry, nie wiem czemu. W ogóle jest więcej miejsc chyba niż jak się uruchomi Easy. Okrążeń jest tyle samo. Ale po 4 okrążeniach to już powinno być pierwsze 10. Więc chyba jest więcej tych samochodów. W cudzysłowie, bo pewnie krążą to tak samo. No. Na easy mi się udaje na podium dojechać, a tutaj się nie zapowiada, żebym do pierwszej 10 dojechał. Zobaczymy. Ale strzelam poniżej 18 sekund pierwszy raz, kurde, nigdy nie strzelam poniżej i drugi raz mi się udało, patrzcie, rozpędzam się. Czyli na easy wystarczy poniżej 19 zej, żeby mieć każde okrążenie na 18 i będziecie na podium, a tutaj widać, że jest poziom troszkę jednak wyższy. No i niestety, ujujujujuj, co tu się dzieje? Jak w pierwszej 10 może będę? Ale zrąbałem, udało się. Ósmy dojechałem. Dobra, wychodzimy. Widzicie, że działa fajnie. Nawet ten hak szerokoekranowy działa. I większość gier tutaj działa nieźle. Niektóre widzicie, że screenshoty, więc trzeba sobie znaleźć odpowiednie. Ja to muszę sobie posegregować i zostawić tylko te, które faktycznie działają. Ale nie wiem, kiedy znajdę na to czas. Chodzę teraz na Steam Decku, może właśnie sobie posegreguję. Będę segregował sobie na Steam Decku. Naomi 2 uruchomiłem, bo 1 to jest praktycznie wszystko, to działa na tym samym emulatorze co Dreamcast i działają bardzo ładnie te gry. Nie wiem, czy tutaj na przykład jest hak szerokoekranowy, zaraz zobaczymy. Renderowanie, tu można sobie zaskalowanie, dobra, to nie. Dekoracje, poziom wibracji, API grafiki można przestawić na Vulkana. Rozdzielczość renderowania jest, pomijanie klatek. Jest wadliwy, szerokoekranowy, czyli można się tak pobawić w takim razie, czyli działa na tym samym emulatorze. Bo nawet chyba tutaj, jak damy emulator, to jest Flycast. Naomi 2 działa chyba też na Flycastie, też jest działa na Flycastie, ale to nie jest takie oczywiste. Te niektóre gierki działają bardzo ładnie, niektóre gierki działają tak sobie. Chyba tą uruchamiałem. Namieszamy trochę w ustawieniach, zobaczymy co tu można zrobić. Tryb wideogry, no nie, tego nie zmieniamy. Proporcje ekranu zrobimy 16:9, dekoracje zrobimy tego wydajność.
Tłumaczenie tego nie. Redukcja poziom wibracji, wzmocnienie głośności dźwięku, API grafiki zostaje. Rozdzielczość renderowania. Sprawdźmy, czy pociągnie wyższej i pomijanie język szerokoekranowy. Dobra, włączymy i zobaczymy, czy to zadziała w ogóle. I jaka będzie płynność. Bo jeżeli to działa na Flycaście, to tylko i będzie to dobrze działać w podwyższonej rozdzielczości. O, już widzę, że jeszcze jeden błąd zrobiliśmy. Wyjdę z symulatora, wyjdę. Trzeba ramkę wyłączyć. Dekoracje. Zestaw dekoracji tu jest brak. Powinien być. Fajnie, że cały czas kombinują, bo kiedyś te haki szerokoekranowe to działały tragicznie. O, widzicie, tu się już uruchomił hak. Znaczek jest trochę przesunięty. Chociaż tak chyba powinien być. Napis dał mi, powinien być na środku, a pozostałe. Dobra, damy start. I start. Ja to tylko w tej jam umiem grać w tej grze. W cudzysłowie umiem grać. Normal. No i co? Jest 60 klatek? Kurde, jest 60, powiedzmy 60 klatek. I tak chyba poprawnie gra. Chyba proporcje postaci są właściwe. Jeffrey. Zobaczymy jeszcze jedną planszę. Teraz patrzę się na cienie, nie wyglądają te spoko. Kurde, fajnie, coraz lepiej działa ten emulator. Ciekawy jestem, też muszę je posegregować, posprawdzać. Bo sprawdzałem sobie, co prawda na komputerze, nie na Steam Decku, sprawdzałem sobie tutaj na przykład te gierki samochodowe i dają radę, kurde, te gry. Szkoda, że nie wychodziły poza Japonią, bo z tego co pamiętam, to któraś tam wyszła na Sega Saturn i któraś tam wyszła chyba na Dreamcasta, ale nie wychodziły one na ten, na zachodzie, szkoda. Ja wiem, że to anime i tak dalej, pewnie Europejczycy by nie zrozumieli, nie? Ale tutaj na przykład jest surfing, który nie działa. Virtua Striker, który myślę, że śmiało trójka by działała bez większego problemu na Dreamcastie. To było portowane, w końcu nie przeportowali tego. I coś jeszcze? Chyba Znaomi 1 robili tą. Znaomi 1 robili. Przenosili, ale w końcu nie przenieśli. Nie taksówkę, tylko tą R-kę. Tu jest jakiś dziwny ten DJ. Dlatego też myślę, że druga część też by pół, bo ona nie wygląda, przynajmniej na tym screenshotie nie wygląda jakoś zdecydowanie lepiej od jedynki. Nawet bym stwierdził, że to jest wygląda jak z dwójki, bo to wygląda jak z jedynki. Może dwójka była przeportowana na Dreamcast, a ja tego nie wiem. Nie czytałem dokładnie. Większość gierek przeportowali na Dreamcasta, bo to w sumie ta sama płyta główna. A te pozostałe, które... A, jeszcze kurde, mi brakuje tutaj Atomic Wave. Właśnie to na Atomic Wave są te gierki. Dobra, czyli mamy Sega z głowy, przejdźmy sobie do PlayStation. Widzicie, że nie mamy tutaj PlayStation 1, bo nie ma sensu, bo na pewno będzie działać dobrze. Ja tutaj sobie sprawdzałem God of War. Uruchomimy sobie God of War.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ja z God of War sprawdzałem sobie wcześniej, więc wiem, że będzie całkiem przyzwoicie. Zobaczycie, jest uruchomiony wulkan. Ustawiłem na wulkana, bo na OpenGL-u różnie bywa, są jakieś skoki pojedyncze i tak dalej. Nie wiem, czy mam, nie mam zapisu żadnego, więc trzeba jakoś tam przejść przez tą animację początkową, ale nie jest z nią źle, nie jest strasznie długa, więc jakoś damy radę. Widzicie, o właśnie w tym momencie widzicie, że na CPU zniknęło, czyli to jednak na Steam Decku też to widziałem. Na CPU nie ma temperatury, karta graficzna 54%, ale CPU jest prawie niewykorzystywane, więc podejrzewam, że się aż tak bardzo nie będzie grzał. Chociaż tam pojedyncze rdzenie widzicie teraz, CPU 3 jest na 100%, leci na 3,5 giga, już spadł i znowu 100%. Dziwacznie to działa na tych wielordzeniowych, wielowątkowych procesorach. Wydawałoby się móc, że będzie wykorzystywać równomiernie wszystkie procesory, a tutaj ewidentnie jeden z procesorów jest na 100%. No i dobra. Jeszcze chwila. Animacja leci w 30 klatkach. I szczerze nie wiem, czy sobie nie przejdę jeszcze raz tego, bo wygląda to fajnie. Może jak będzie mi się nudziło podczas jakiejś delegacji, to sobie przejdę jeszcze raz. Bo działa pięknie w 60 klatkach na sekundę. A jeżeli ta gra działa w 60 klatkach na sekundę, no to wszystkie pozostałe gry też będą działały w 60 klatkach na sekundę. Teraz niby wyświetla, że rozdzielczość jest 1920x1080, ale tak rozdzielczość to jest rozdzielczość wyświetlania, rozdzielczość renderingu jest trochę inna. Tutaj haka szerokoekranowego nie ma, bo PSP miało już te panoramiczne. Widzicie, całkiem fajnie działa PSP. Idziemy sobie, teraz wejdziemy w ustawienia jeszcze raz i mamy ustawione 720p 1440 na 816 razy 3 i nic poza tym nie było tutaj uruchomione, poza tym, że zmieniłem tutaj oczywiście ten performance, ale API na Vulkana moje, bo na OpenGL nie wszystkie gry działają fajnie. Jeżeli chodzi o PlayStation oczywiście. Wejdziemy sobie w PlayStation 2 i na PlayStation 2 ja sprawdzałem... Co ja sprawdzałem? Tu chodzi o ustawienia wewnętrzne. PlayStation 2 było w stanie wyświetlać wyższą rozdzielczość. W Tekenie na pewno jest to. I w Tekenie miałem zmienioną rozdzielczość. Zaraz zobaczymy. Nie, tutaj nic nie ma. Renderowanie wulkan, na wulkanie ekran włącz szerokoekranowe, usprawnienie działa tylko przy proporcjach 16:9, to mam włączone i tryb wideo chyba jest też, jak zobaczymy, Tekena 5,
Niektóre gry mogą wyświetlać grafikę same z siebie na PlayStation 2 w formacie 16:9 lub też mają opcję, że zwiększają rozdzielczość na rozdzielczość progresywną. I Tekken taką opcję ma. Przyspieszyłem. I w momencie, kiedy sobie wejdziecie, tego tak za bardzo nie ma co kombinować przy zwiększeniu rozdzielczości, bo wiele gier ma tą opcję. Widzicie, tu jest 4x3, zmienimy na 16:9. Jeszcze wideo mod na progresywny. I zostawimy. Teraz jeszcze raz wejdziemy. Jest. Dobra. I teraz jak wejdziemy sobie w arcade. I tak samo na przykład ma Gran Turismo w 4, ale tylko w wersji amerykańskiej. Wersja europejska nie ma progresywnego skanu. Nie wiem dlaczego. O, i bardzo trudna do emulacji plansza się akurat uruchomiła, więc fajnie. Tutaj na przykład problem jest taki, że w momencie, kiedy zwiększycie rozdzielczość renderowania, tu jest wulkan, rozdzielczość, że chcielibyśmy 720p na przykład, to mogą się pojawić spadki tej płynności. I tak na przykład się dzieje z Gran Turismo. Gran Turismo 4 najlepiej jest grać w natywnej rozdzielczości, czyli nic nie zmienia, wszystko na auto. I w momencie, kiedy ją uruchomicie, no to tam trzeba wejść w opcję i ustawić na tryb progresywny. Bo w momencie, kiedy zwiększycie rozdzielczość renderowania, nie, raczej się nie zapisało. Nie zapisało się. 16:9, jeszcze raz to zrobimy. O, i graficznie to wygląda zdecydowanie lepiej teraz. Jest wyższa rozdzielczość. Płynność to jest spoko. A przy Gran Turismo, ale coś z postaciami się, chyba za grube te postacie. Chyba tryb progresywny nie zadziałał. No właśnie. Nie wiem dlaczego. The King of Iron Fist, Craig Marduk. Get ready for the next battle. Ojej, nie tą postać włączyłem. Nie lubię go. Za szybko to zrobiłem, ale chodzi o to. Dobra, postacie są teraz normalne i płynność też jest spoko. A przy Gran Turismo niestety niestety emulator nie daje sobie rady i po prostu jak zwiększycie rozdzielczość renderowania, to Gran Turismo zaczyna się delikatnie ścinać. Trzeba po prostu wyczaić, które gry będą działały dobrze, które będą gry działały źle. Mamy tutaj, mam jeszcze trzy, nie wgrałem. Mamy Dead or Alive. Sprawdźmy, namieszajmy z Dead or Alive tutaj. Ogólnie emulatory są dodane różne, są dwa różne, więc można też się pobawić tymi. Teraz tak, zestaw dekoracji brak. Można się pobawić, niektóre gry mogą działać lepiej na tym drugim emulatorze. Wyślecze soft, wydajność i tak renderowania, API grafiki damy od razu na wulkana, rozdzielczość sobie damy 720p.
Tego nie będziemy się bawić. I dobra, sprawdźmy. Detora Live chyba nie ma trybu 16:9, ale nie jestem pewien, więc zaraz zobaczymy. No chyba nie ma. Wejdziemy w opcję. Jest tu TV setting. Nie, tylko to mamy na MRO. To teraz wyjdziemy. I sprawdźmy, czy tutaj jest renderowanie. Nie ma. Na ekranie, o tutaj ekran jest, proporcje gry 16, zróbmy 16:9. Panoramiczne. Usuwanie przedpłaty, nie, włącz rok ekranowy, włączone. I tego nie będziemy mieszać. Zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało. Każdą grę, oczywiście ja ustawiam nie globalnie, tylko każdą grę, bo na tych po prostu niektóre te haki szerokokanałowe nie działają i każdą grę, tutaj akurat nie ma tych haków szerokokanałowych, ale jest opcja jakaś właśnie wspomagająca szerokoekranowe. Zobaczymy, jak to zadziała. O, jeden patch jakiś jest aktywny. Zobaczymy. Na razie widać, że jest wszystko rozciągnięte. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy to działa jakiś hak, czy nie? Nie działa. Chociaż... Kurde, to wygląda, jakby działało jednak. Działało to 16:9. Może wykwituje gra sama z siebie. I tak się prezentuje PlayStation. Pewnie nie wszystkie gry będą działały idealnie. Ja uruchamiałem God of War i God of War 2 na przykład z wyższej rozdzielczości się przycinał, tak samo Gran Turismo 4. Tylko pytanie, czy to jest wina emulatora, czy to jest wina gier. Ja na razie tutaj bardzo mało gier sprawdziłem z tego, z tej listy, po to je powrzucałem, żeby sobie posprawdzić. Cokolwiek gry działały ładnie, te geny ładnie działały, więc posprawdzam sobie może kiedyś jeszcze nakręcę jakiś taki odcinek poświęcony tylko i wyłącznie poszczególnym konsolom, czy warto w nie grać, na czym najlepiej, na jakim sprzęcie najlepiej grać w ten emulator, nie? Jaguara nie. No i dobra, i teraz mamy Xboxa 360 i Xboxa One. Xboxa 360 po prostu jest taka sieczka, się wysypuje cały system, jest jakiś problem, nie wiem, czy to jest wina batacery najnowszej, bo wiem, że uruchamiałem Detroit Life 4 i Forza Motorsport czy Horizona. Uruchamiałem, a teraz się wszystko mi tutaj wysypuje, więc wam nie pokażę. Xbox One, Xbox 1, klasyk. Tutaj
nie ma większych problemów. Poza tym, że miałem problem z samym emulatorem, zobaczymy, czy się to będzie działo. Jeżeli będę miał ten problem, to przynajmniej wam wytłumaczę, o co chodzi. Nie mam tego problemu. Dobra. Chodzi o to, że czasami tutaj się pojawiało menu, które się pojawia w momencie, kiedy chyba wciśniemy ten znaczek, tak. I po prostu mi mrugało to menu cały czas. Nie mogę go sobie, nie mogę poradzić z nim, żeby je wyłączyć. A tutaj działa cały czas w lewo, nie wiem dlaczego, nie wiem która działka, ale cały czas działa w lewo. O, udało się sprawdzić tutaj Display Sports. Można rozciągnąć. Aspekt ratio jest 16:9. I full screen, dobra, głośność, bo z głośnością tutaj na tym emulatorze jest źle. I ogólnie te gierki z Xboxa działają tak jak na normalnym PC-cie, czyli loteryjnie. Niektóre gry działają bardzo ładnie, niektóre gry działają bardzo źle. Cały czas jest ten emulator Xemu jest udoskonalany, więc trzeba troszkę cierpliwości. Też weźmiemy Kasumi, chociaż w tej części ja zazwyczaj wybieram właśnie tą postać. Strasznie cicho jest. I tutaj już się wydaje, że te postacie chyba są rozciągnięte jednak. Chyba tak. Chyba nie ma wsparcia. Zaraz zobaczymy, czy tutaj coś w opcjach jest. No i tu już słyszę Steam Decka, nie? Więc regulator. Co to jest za regulator? Aha. Kontrast i tylko tyle. Czyli ta gra chyba nie obsługuje 16:9. Ale widzicie, że gierka się uruchamia. Spróbujemy sobie jakąś inną jeszcze uruchomić jedną gierkę. Co ja tu mam? Projekt Gotham, Sega GT, Rally Sport Challenge. I z Projekt Gotham chyba jest problem. Dobra, spróbujmy uruchomić, zobaczymy. Dobra. Czyli ja go nie robiłem tutaj nic. Tryb wideo jest ok. Dekoracje, zestaw dekoracji brak. Wydajność. Tryb skalowania. Rozdzielczość gnaska, aby najlepiej dopasować. Proporcje 16:9. Rozdzielczość renderowania nie będziemy zmieniać. To już jest za potężna maszyna. Czy nie, prawda jest taka, że jest po prostu emulator jeszcze nie do końca dopracowany. Więc nie trzeba tam za bardzo przeginać. Tym bardziej, że mówię, niektóre gry, tak jak na przykład Detora Live, można już się tam pobawić, że trochę zwiększy się rozdzielczość i to na mocniejszych komputerach się bawię w to. No ale zobaczycie właśnie w Projekt Gotham, że w Projekt Gotham tak nie do końca da się pograć. Arcade. Co my sobie weźmiemy? Aha, muszę wybrać najpierw stopień trudności. Teraz który kraj? Nowy Jork. London weźmiemy sobie. A co mi tam? I Mini Cooper Auto. Na razie jest spoko. Jak działa. Oj, rozciągnięty obraz jest. I teoretycznie pokazuje, że ma 60. No nie, trochę spada jednak, nie? Ale szybko to nie wygląda, jakby miał 60. Albo ten Mini Cooper jest strasznie wolny. Nie wiem, co ja tutaj mam robić dokładnie.
ale ta gra chyba raczej tak nie powinna chodzić. Ja wiem, jak powinno chodzić burwa, nie, ale normalnym Xboxie. A, bo ja tam dostałem pewnie karę za to, że ominąłem ten ramkę. Po sekundach widać, że to nie działa tak, jak powinno działać. Nie zmienia to faktu, że dla trzech części, go tam kupiłem sobie dwa Xboxa, jeden tego klasycznego Xboxa i Xboxa 360. Tego. Może kiedyś pokażę na moim kanale, bo jest fajnie skakowany. W związku z tym, że producenci konsol coraz bardziej olewają stare konsole, stwierdziłem, że jak tylko przestają je wspierać, to mogę ich pobawić ich łamanie, tak mam zasadę. Jedyną konsolą, którą złamałem wcześniej, miałem taką możliwość, to jest Nintendo Switch na obecne czasy, ale to nie jest po to, żeby grać w piraty, bo ja nie gram w ogóle prawie na Nintendo Switchu, tylko po to, żeby grać w piraty, ale starych konsol. Bo Switch sobie radzi z Dreamcastem, jeszcze raz już będę grał pewnie na Steam Decku. Tego nie wiem, czy jest to... Właśnie, to jest zakręt taki. Nie mam pojęcia, co ja tutaj mam robić, ale zbierać kudosy. Aha, bo target jest ten. Target jest zrobić... Dobra, to jest ręcznie. Ale brąz zdobyłem. Dobra. Czyli tak się prezentuje Xbox. Xbox 360, jak mówię, nie będę uruchamiał. I zostało nam Nintendo. I Nintendo GameCube. Ja tutaj sprawdzałem Soul Calibura. I przy Soul Caliburze już mam zrobione, że mam wymuszone 16:9. V-Sync jest ogólnie niepotrzebny, można wywalić to, pokaż komunikaty, dobra, to nie. I rozdzielczość mam ustawioną na dwa razy, czyli 720p. I w taki sposób, jak jest ustawione, to hack czasami działa, czasami nie działa. Chyba w tej wersji już zaczął działać. Kurde, Nintendo. Tak, działa. Czyli hack na szeroki ekran działa. A się wybroniła. Teraz ona mnie wypnie.
dobra. I działa w 60 klatkach na sekundę. I działa to całkiem ładnie. Większość gry będzie działała bardzo ładnie i nawet jak zwiększycie rozdzielczość do 720p. Leciała. Jeszcze jedną planszę uruchomimy. Sprawdzimy sobie platformówkę, ale nie uruchomię Mario, tylko uruchomimy Crash'a. Przejdziemy sobie w ustawienia zaawansowane. Tego nie uruchamiałem wcześniej, więc zobaczymy, jak będzie działał. Tryb wideo zostaje, dekoracje, zestaw brak, wyświetlanie, wydajność, renderowanie API zostaje. Chyba na Soul Caliburze było też auto, co? Bo właśnie... jest na auto, z tego względu, że Vulkan nic nie daje przy GameCube, a nawet w niektórych przypadkach mi zaszkodził, że gorsza płynność była. Renderowanie, dobra, czyli tutaj tylko zrobimy to. Wygładzanie, dobra. A ekran, hak szeroko, dobra. I tego Faustinka też można wyłączyć. Proporcje ekranu, a żeby wymusić jeszcze, dobra, 16:9, dobra. I sprawdzimy, jak będzie działał Crash. Ja zazwyczaj nawet sam, jak na jakimś nowym sprzęcie, zanim wam zacznę go pokazywać i sobie sprawdzam, to sprawdzam te gierki właśnie, które się w miarę szybko uruchamiają, nie? Więc te, które dłużej się uruchamiają, po prostu zostawiam na kiedy indziej. Widać były jakieś bugi, ale na razie chyba nawet działa ten hack 16:9. Tak, działa, bo takie dziwne pojawianie się obiektów, to znaczy, że konsola nie wie, że musi renderować już w tym miejscu i to tak śmiesznie doskakuje. Dobra. Dobra, done. Standardowy. Dziwne, bo na Nintendo Wii też mi ten różowy ekran wyskakuje. Nie wiem, czy tak ma być, czy to jest... Drażni strasznie oczy, szczególnie jak gracie w nocy. No i co, mamy 11 klatek na sekundę. Coś się pojawiło, dobra. Mamy 30 klatek na sekundę. I chyba tak zostanie. Chociaż tutaj przerywniki przy 10 klatkach, to jest dziwne, nie? Więc nie potrafię się chyba zdecydować, czy ma być 30 klatek, czy 60. Jest 60, patrzcie. O, spadło do 30 już. Nie czaję tego i to nie na pierwszym sprzęcie mi się tak dzieje, że czasami działa na 60, a czasami działa w 30 klatkach. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Czy to jest wina tego Faustinka? Już mamy 60 przez chwilę, gdzie się? I już 30. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Renderowanie. Vulkan, bo musimy Vulkana. Jest Vulkan.
Universal Interactive Studios production. Developed by Traveler's Tales. I zostanie nam jeszcze jedna platforma, Nintendo Wii U, z którą też nie jest łatwo. No to już mi się... Ej, cancel. Załapie mi się ten zapis? Ha, załapał się zapis. No widać, że coś jest, ale dobra. A, dobra. Czyli tutaj weszło do gry. I znowu mamy 30 klatek na sekundę. Teraz było przez chwilę 60. Dziwacznie to działa strasznie. Nie wiem w końcu, jak to ma być. Muszę sobie chyba uruchomić na Nintendo Wii i sprawdzić, jaka jest płynność, bo to jest aż dziwne, w jaki sposób się tutaj zachowuje. Gdzie mamy 60 klatek, wszystko jest płynne. I już mamy 30. Powinno być Force 60 i... Przez chwilę było. Dobra, jeszcze jeden test zrobimy szybki. Albo auto damy, dobra. Fausing był włączony, czyli tutaj już zniknęło. Wulkan, zrobimy auto, to zniknęło. I to zostaje. Dobra. Czyli teraz powinno się teoretycznie uruchomić 4x3. Jest 4x3, no. Bo spadek płynności taki dziwny mógł być spowodowany tym hakiem szerokoekranowym albo tym, że była za wysoka rozdzielczość ustawiona i Steam Deck nie radzi sobie i spowalnia do poniżej tam 60 klatek na sekundę i emulator wychwytuje, że jest poniżej 60 klatek na sekundę, więc zmniejsza i ustawia na 30 klatek na sekundę, nie? Zobaczymy pierwszą lokację, czy będzie w 30 klatkach, czy będzie w 60. To na razie jest 30 jest. Mamy 60, bardzo płynne 60 i już mamy 30, widzicie? Przejdziemy tutaj z powrotem, 60, pyk, 30, 60, kurde, nie wiem, czy ta gra tak jest zrobiona, czy cholera wie co, może GameCube był za słaby i tak ją dynamiczne FPS-y wprowadzili, cholera wie. Muszę sprawdzić, mówię, na Nintendo Wii U, kurde, rozkładać mi się tego nie chce. Raczej no jest jak najbardziej grywalna, grało się przecież i to nadal czasami się zdarza, że trzeba grać w 30 klatkach na sekundę. Ale pierwszy raz mi się
O, tutaj mamy 20 klatek i się zablokowało na 20 klatkach. Tak jakby miał dynamiczne klatki. Nie rozdzielczość, tylko dynamiczny klatkarz. Dobra, tyle było GameCube'a, przechodzimy na Nintendo Wii U. I z Nintendo Wii U jest taki problem, że mamy tutaj parę gierek, które działają bardzo ładnie, a mamy parę gierek, które nie działają w ogóle. Wyłączymy tykana. Spróbujmy nakładkę wsadzić. Dekoracje brak i tutaj wyświetlacz wydajność. Wii U było podpinane już przez HDMI, więc gierki 16:9 chodzą, więc nie trzeba się bawić w haki graficzne. Nie ma sensu. No, nakładka nie pokazuje tych. Nie pokazuje klatek. Damy sobie solo, damy sobie, gdzie to był z tej strony, był lej. Widzicie, że już mam jedną zapis został, jedną walkę wygraną. Ogólnie za pierwszym razem jak w to grałem, zaraz zobaczymy, czy będę miał ten sam błąd. Zobaczymy, jest ten sam błąd. Karta pamięci nie daje rady. Na przykład za pierwszym razem jak grałem, lej ten strój, który teraz ma, to był cały biały. Czyli takie mam wrażenie, że karta nie daje rady, bo pierwszy raz się spotkałem z takim czymś, takim doczytywaniem właśnie tekstur. Co się dzieje? Czasami coś się potrafi nie doczytać. Tym razem akurat doczytuje się wszystko chyba prawidłowo. Co zrobiłem. No i widzicie, da się pograć. Ostatnie wczytywanie planszy. Olej, kontrolej. Fajnie to wczytywanie wygląda. Dobra, wychodzimy z gierki. I w tym momencie widzicie ciągłość, ale ja robię dokrętkę, bo po tym jak pokazałem wam ostatnią grę, miałem pokazać jeszcze Zelda Breath of the Wild. I o ile tą, już trochę posuwałem, o ile tą Zeldę, którą tutaj widzicie, w momencie kiedy spróbuję uruchomić, wyskoczy problem z oprogramowaniem, wgrywałem różne update i tak dalej, dalej to samo, to tutaj mam taką wersję U-King. Czym ona się różni? Ta jest w formacie
RPX. Nie, ta już się zrobiła. Ta Zelda, którą tutaj widzicie, to ona jest w formacie VUX i z tego formatu nie chciała mi uruchomić. A tutaj mam RPX u Kinga, tak? Czyli to jest w sumie to jest to samo. Ale teraz nie mogę tego wykasować, więc będę musiał listę zupdate'ować sobie. I w momencie, kiedy uruchomicie tą wersję z RPX-a, i ona jest, jak widzicie, w folderach, tak? Czyli to jest taka wersja, którą się ściąga spakowana zazwyczaj. Jak ją rozpakowujecie, to pojawia się folder. I ten folder wrzucacie luzem do folderu tutaj z ROMami do Nintendo Wii U. I ta wersja działa. Nie wiem dlaczego tamta nie działa. Ta wersja się uruchamia. Nie jest jakoś super płynnie. Można było się spodziewać. Ja ją specjalnie ten. Dobrze. B. Specjalnie już uruchomiłem wcześniej, żeby pominąć ten cały nudny wstęp. Więc załadujemy mój zapis i zobaczycie płynność gry. Czy da się grać? No, upartego da się grać. Ale ta zdecydowanie jest jedna z najbardziej wymagających gier na Nintendo Wii U. Nawet Digital Foundry się dziwili, że gra na tym jest tak zoptymalizowana pod Wii U, że ona lepiej działa momentami niż wersja na Nintendo Switcha. A na emulatorze radzi sobie w taki sposób. Teoretycznie da się grać. Oczywiście jak będziecie mieć mocniejszy komputer, to sobie pogracie bez większego problemu. Dobrze. To jest najlepsze, że teraz tutaj nie dalej mam tego. Przestawiłem na Pro Controller, dalej widać tego pada. No i widzicie, się ścina czasami dosyć bardzo. Momentami jest w miarę płynnie. Momentami się pojawiają takie fest skoki. Ale udało mi się wreszcie ją uruchomić. Troszkę jednak Steam Deck jest za słaby. Ja na swoim komputerze stacjonarnym normalnie tą Zeldę uruchamiam. Ale też normalnie uruchamiam przez emulator Switcha też tą Zeldę i w sumie działają obie tak samo. Na ten emulator Switcha można fajnie, bo tam można patcha wgrać na 60 fps jeszcze. No i widzicie, że wszystko jest. Bye. Czyli no Nintendo Wii U działają, większość gier działa bardzo ładnie. Tu można mu zabrać tego, nie? Topór Woodnax. Mogę sobie zmieniać broń teraz. Gałką prawą? Nie, tymi krzyżakami mogę zmieniać. No. Posiadacze Nintendo się podniecali, że można ścinać trawę, a w Horizon Zero Dawn się nie da. To jest lepsza grafika. Nie jest lepsza grafika, bo przesady. Jest bardzo fajnie zrobiona gra, ale nie można porównywać tych dwóch gier, jeżeli chodzi o styl graficzny. Są tutaj fajne rzeczy, ale najlepiej to wyglądają gry od Naughty Dog. Dobra, czyli tak się prezentuje to. Na upartego można pograć, a tak prawdę mówiąc to strasznie wentylator chodzi w Steam Decku teraz i szkoda go obciążać. I tak samo w pierwszej wersji miałem wam pokazać, jak się zachowuje PlayStation, że mam tam problemy. Problem jest tylko jeden w momencie, kiedy macie Steam Decka podpiętego do monitora. Jeżeli chcecie uruchomić jakąś grę, na początek warto ją uruchomić w trybie portable. I wtedy, raczej w portable, odłączonej od monitora, bo jeszcze trzeba mieć klawiaturę do tego i na klawiaturze trzeba kliknąć Enter, żeby się zainstalowało oprogramowanie. Na Steam Decku nie udało mi się znaleźć żadnego przycisku, dopiero jak go podpiąłem do stacji dokującej i do tego odłączyłem HDMI, podłączyłem po USB klawiaturę, to jak wcisnąłem Enter na klawiaturze, to poszło mi dalej, zainstalowało mi to ten system operacyjny. I nagle się gra uruchomiła. Najpierw była instalacja, już ją też uruchamiałem, bo jest dosyć długo. Tylko, że tutaj miałem problem z jedną rzeczą, a mianowicie z kontrolerem.
Więc zobaczymy, czy tutaj mi teraz zadziała kontroler. Działa kontroler, dobra. Załadujemy sobie. Bo podczas gry nie mogłem używać kontrolera, nie wiem czemu. I czekałem przez całe intro, żeby się dowiedzieć, że nie działa mi kontroler. I zaraz sprawdzimy, czy teraz mi zadziała kontroler. I kurczę, kontroler mi nie działa. A działa mi tu. Też nie działa na Steam Decku. No niby jest płynnie, ale coś się miesza przez to, że ten... No nie wiem, co jest nie tak. Ani jeden pad, ani na Steam Decku teraz próbuję to zrobić, nie działa. Pewnie będzie działać jak ten. No płynność można zobaczyć, że jest całkiem nieźle z tą płynnością. No ale no, pad mi nie działa. Może jakbym go podłączył po Bluetoothie, może jakbym rozparował kontroler, który jest w Steam Decku, ale to później tylko problem można sobie narobić. Napiszę wam w komentarzu, czy działa mi ten Ratchet & Clank na samym Steam Decku bez dokowania. Jeżeli działa, no to fajnie, bo płynność widać, że no nie jest 60 klatek, ale dałoby się pewnie pograć. No dobra, resetujemy. Więc tu jest problem z kontrolerem. I teraz weźmy sobie jeszcze Xboxa 360. Z Xboxem 360 mam taki problem, że Detroit Life się wysypuje, nie wiem dlaczego. Forza Horizon niby się uruchamia, ale zaraz zobaczycie. A po Halo się w ogóle nie uruchamia, ja Nier też się nie uruchamia. Może to jest wina po prostu moich ROMów, ale Forza Horizon idzie najdalej z tych wszystkich gier, ale też jest nie, że tak powiem, niegrywalna. Bo Dead or Alive wyskakują komunikaty, gdzie też potrzebna jest klawiatura i trzeba tam kliknąć coś tam. I niby już ma się gra uruchamiać i wywalają całkiem jakiś błąd. Więc nie wiem, co to jest. Może po prostu ten emulator Xboxa 360 jeszcze nie jest taki dopracowany. Może trzeba wejść na stronę twórców tego emulatora i sprawdzić, z jakimi grami współpracuje ten emulator. Istnieje też prawdopodobieństwo, że po prostu jest za słaby, Steam Deck jest za słaby. Oni nie tworzą listy emulatorów tak jak robią to na Raspberry Pi, czyli Raspberry Pi, jak porównacie listę emulatorów na Raspberry Pi, widzicie co się dzieje. To jest animacja początkowa. Ja wcisnę teraz start, spróbujemy to przyspieszyć. Chyba poszło dalej. No. O. Też wciśniemy start, spróbujemy, bo ja jak zobaczyłem, jak to się ścina, to już ją w tym momencie, że tak powiem, wyłączyłem, bo wentylator też głośno zaczął chodzić. Oni nie robią, no PC to jest dla nich PC i Steam Deck to jest dla nich PC, więc oni nie robią segregacji emulatorów, tak jak robią to na przykład, jak porównacie emulatory dostępne na Raspberry Pi 3 i na Raspberry Pi 5, to jest całkiem co innego, nie? No, dalej pójdziesz. Jeszcze się mówi. Po prostu możliwe, że emulator Xboxa 360 jest za dużym obciążeniem dla Steam Decka w chwili obecnej. Może ktoś tam się zacznie tym bawić i to zacznie jakoś tam działać lepiej, nie? Bo wiem, że na PC mi się udało tą Forzę uruchomić. Co prawda tam mi wywalało jakiś też błąd, ale udało się tą Forzę uruchomić. A tutaj widać, że jest czarny ekran. Nie wiem, czy ono... O, coś się pojawiło. Tylko, że tego intro chyba się nie da przyspieszyć, więc to będzie tak strasznie mulić. Więc uruchamiać się uruchamia, ale raczej się nie pogra w to. Dobra, wychodzimy. No i dobra, i tym akcentem zakończymy sobie. Czyli te platformy, które tutaj są, udało się wszystkie uruchomić. W moim przypadku udało się, na każdym udało się uruchomić grę. Przy niektórych jest problem ze sterowaniem, przy niektórych jest problem z płynnością, nie?
Mimo wszystko jestem mile zaskoczony to, w jaki sposób Steam Deck sobie radzi z Batocerą i że Nintendo GameCube jest w stanie, że jest w stanie pociągnąć gierki z Nintendo GameCube'a, że jest w stanie pociągnąć ileś tam gierek z Nintendo Wii U, że nawet PlayStation 3, ja myślę, że jak coś tam się poradzi z tym sterowaniem, to też nawet to będzie, no PlayStation 2 super działa. Więc godne polecenie, jeżeli znajdziecie w dobrej cenie dla Was, to jak najbardziej. Jeżeli szukacie sprzętu tylko i wyłącznie, tak zobaczyliście ten filmik i stwierdziliście, o kurde, fajne do Batocery, to możecie się zainteresować tą z najmniejszym dyskiem. One teraz już się zaczynają w cenach gdzieś tam około 1000 zł. Nie? Nawet nie wiem dokładnie, ale żeby nie było, o, ktoś mnie kiedyś złapał za słowo, pokaż mi, gdzie można kupić za jakąś tam kwotę sprzęt. Sprawdzimy na naszym polskim portalu od najniższej, tylko żeby się przydało urządzenia. 64 giga zaznaczymy. Od najniższej same oferty, rozłącz te same oferty. 1300 zł i to jest wersja 256 giga. 512 giga tutaj widzę, ale to jest Allegro lokalnie, 1500 zł. Zejdziemy sobie niżej na te ogłoszenia, które nie są. To jest licytacja, kup teraz 256 GB, 1200 zł, wersja 64 czarna, używana 1335 zł, więc staniały, można znaleźć naprawdę dobrych. Ludzie się przerzucają na, nie chce im się bawić w lutowanie, bo dysku się nie da wymienić tak od, więc ludzie się nie chcą bawić, więc w takich cenach jest. Ja to kupowałem też z myślą o graniu w te gierki pecetowe, dlatego wybrałem sobie tą największą i znalazłem ją też w przyzwoitych pieniądzach. Nie bolało aż tak bardzo. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Wreszcie skończyłem nagrywanie tego odcinka. Teraz muszę to wszystko poskładać do kupy i pewnie zobaczycie to po jakimś tygodniu albo po dwóch od tym, jak wyląduje to na YouTubie, bo mam jeszcze 4 filmy na YouTubie, które muszę opublikować. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, następnym razem, cześć.